Jesteście gotowi? Zapiliście pasy? Gotowi? No to start! Siemanko, jestem Lucek, a to jest Forza Horizon 2. Zapraszam was na kolejny odcinek z tej gry. Mam nadzieję, że miło spędzicie czas. I pierwsze, od czego chcę zacząć dzisiaj, to może nie sama gra, a właśnie dodawanie do znajomych, bo dwa odcinki temu poprosiłem was, abyście napisali mi w komentarzach pod filmem, że chcecie ze mną zagrać, tylko i ja powiedziałem, że skontaktuję się z tymi osobami, które mi napiszą, że chcą ze mną zagrać, prawda? Że mają Xboxa, mają Forzę. No i ja teraz pododaję te osoby, które mi tutaj napisały. Niektóre i też na maila poprosiłem niektóre osoby, aby mi właśnie wysłały. Teraz nie wiem, czy Spacja, tak? I chyba YT, tak? Nie wiem. No, pododajemy się i myślę, że na dzisiejszym odcinku oczywiście z wami nie będę grał, ale na przyszłych odcinkach będę i planuję zrobić właśnie dzisiaj wieczorem też live'a z Forzy Horizon 2. Zawsze robiłem z GTA, a tym razem chciałbym właśnie z Forzy. Proszę, mamy nową osobę, ostatnią aktywność 2 godziny temu. Dodaj znajomego. Myk. Okej, chodźmy zatem do gry. Założę sobie drugą słuchawkę. Chociaż wiecie co, tak nie do końca dobrze mi się rozmawia, mając dwie słuchawki douszne w uszach, bo nie słyszę siebie. Poniekąd to jest dobrze, dla osób, które mają problemy z jąkaniem się, jest dobrze właśnie czasami siebie nie słyszeć. Czyli założyć na przykład takie słuchawki jak ja teraz, totalnie nic nie słyszę, mam bardzo zresztą dobre słuchawki, jestem z nich mega zadowolony. To są słuchawki firmy Brian Watts. I muszę wam powiedzieć, że biorę je na rower, nagrywam w nich przeważnie odcinki i są mega wytrzymałe. Nawet jeśli teraz się rozpierniczą na tym nagraniu, czy nie wiadomo kiedy, to i tak będę mówił, że one są świetne, bo są świetne i dają mega dźwięk. A kosztowały tam, nie wiem, gdzieś koło stówki, 340 zł, ale robią mega robotę, wypuszczają cudownie. No jak to słuchawki douszne, ale niektóre słuchawki douszne są naprawdę kiepskiej jakości. Dobrze, to co, jedziemy sobie do Centrum Horizon, kupujemy nową brykę i będzie to tym razem Ford Transit. A to jedziemy sobie. Chevy GT500 to zajmie chwileczkę. Ten samochód jest... Ojej, ja wyciągnąłem z niego, ale wiecie co... Tak, muszę wam jeszcze coś powiedzieć, zanim w ogóle wbiję do tego świata, zanim tak się zanurzę w tym całym świecie Forzy Horizon. Powiem bardzo ładną rzecz. Powiem wam o tej grze, powiem o sobie. Dzisiaj jest bardzo, bardzo ciepło i cały dzień zwlekałem, aż będę nagrywał ten odcinek, dlatego że no boli mnie głowa. Ja jestem ogólnie bardzo wrażliwą osobą, jeśli chodzi o pogodę. Jeśli pogoda zmienia się gwałtownie, to mnie łepetyna boli niesamowicie. I nawet jakaś tam aspiryna czy cokolwiek nie pomaga, dlatego no, tak zwlekałem, aż będę nagrywał ten odcinek, aż w końcu właśnie tak jest teraz wieczór, jest godzina chyba 20 się zbliża i sobie wbiłem do Forzy, no i zacząłem nagrywać i wiecie co, tak jakoś mi się lżej zrobiło, jak posłuchałem dźwięku tych samochodów. Ach, i jakoś tak się nawet lepiej poczułem, chociaż wziąłem aspirynę, ale ona przeważnie nie działa na tego typu ból głowy, jak ja mam. Jezu, te samochody są świetne. Patrzcie na to. Tylko że te są akurat z dodatków, ale jest masa samochodów, które nie są z dodatków. Nie chcę mi się tych dodatków kupować, wiecie. Ja już sobie raczej kasę odkładam na Forza Horizon 3. Tutaj jakiś skurczysyn wielki. No i mamy Ford Transit. Ej, moment, ja go już mam. Ja go chyba nawet wygrałem. Nie, niepotrzebnie go kupuję. Jak mam go w garażu... W klasie S1 jest. No shit. Nie wiedziałem, że mam go w garażu. Ja go musiałem kiedyś tam wygrać w jakimś Willspinie. Nie wiem nawet którym. Ale okej, okay, skoro jest, w porządku. Ciekawe jakby się było... Właśnie, no bo skoro jest w klasie S1... Zapraszam. Co mogę dla... No to ja mogę się nim ścigać normalnie też na online, ale to jest wielka buda. Podejrzewam, że... Będzie, byłoby ciężko bardzo. A jest! Proszę bardzo. Która to jest klasa? Klasa D. A tam była w klasie S1? Był w klasie S1 ten samochód? No tu jest w klasie D. Oczywiście robimy maksymalny tuning. Ulepszenia automatyczne.
O, może tylko do klasy A go wrzucić. No to i tak dobrze. Zobaczymy, jak będzie szalał. No do S albo do X nie można go dać. To ulepszenie też nie kosztuje tutaj jakichś dużych pieniędzy, dlatego od razu to instaluję. No ciekawe, jak teraz będzie wyglądał, bo prawdopodobnie będzie miał zawieszenie jakieś sportowe, a więc będzie obniżony też. Czasami gra automatycznie instaluje dyferencjału, nie wiadomo czemu. Tylko tak zerkam, czy na pewno wszystko my tu mamy, ale raczej tak, bo już jak wymaksowany jest ten samochód, właściwie nie jest wymaksowany, zobaczcie, że on ma dopiero 768 punktów. Jeszcze możemy tu zrobić jakąś konwersję. O, patrzcie, ile opcji tutaj mamy. A możemy silnik 2.0 turbo, silnik 1.6 i silnik 6.2 V8. Możemy tu wpierniczyć. Plus 50 kW. Nice. To by było ciekawe doświadczenie. I mamy tu napęd na tył w tym samochodzie, więc w grę wchodzi od razu wymiana napędu na AWD. I tak zrobimy. A może. Nie no, może najpierw spróbujmy pojeździć tym samochodem od tako. Zobaczymy, jakie mamy tu ospoilerowanie dostępne. No, coś tutaj jest. Może nie wygląda to jakoś imponująco. Ale to jest z regulacją, dajmy to z regulacją. Podejrzewam, że to wielkie coś będzie ciężkie dostać. Tak, ten spoilerek dużo da, oczywiście. Niech będzie. Ja podejrzewam, że ja nic nie będę widział za tego samochodu. Progi jeszcze możemy zainstalować. A, badziewne takie, bez sensu. No dobra, felgi. Tutaj możemy też opony sobie pozmieniać, ale są już najlepsze zainstalowane, jakie tylko mogą być. Możemy ewentualnie zwiększyć szerokość, ale już są dosyć szerokie. A może dajmy jakieś inne felgi. O, tak zrobimy. I powiększymy je. Zrobimy z tego taką... O, taki... Nie wiem... Dresowóz. Nie, dresowóz to może przesadziłem. Gnojowóz. No ciekawe, zobaczymy, może zrobimy z tego driftowóz. O, będzie driftować ten samochód. Jak myślicie, da się zrobić z tego driftowóz? Masa, minus 2. I teraz jeszcze zwiększymy... O, proszę. No i tył? Jest. Gotowe. Osiągi się trochę zmniejszyły, ale tu chodzi też o wygląd. No, ten samochód wygląda niesamowicie. Dobrze, tutaj mam ulepszenia, no i ja bym jeszcze sobie projekty jakieś inne zrobił na tym samochodzie. Na pewno coś już gracze zrobili, ten samochód jest... Wow, patrzcie na to, nice. To chyba jest... A nie, to jest zrobione przez kogoś malowanie, bardzo fajne. Dzisiaj serwery... Pepsi Cola, nice. Dzisiaj serwery działają bez problemu, zobaczcie, jak szybko się wczytują te... Te projekty, FedEx, proszę bardzo. Xbox One. Fat Team. Fat Team. Och yeah. Oh man. Patrzcie na to. Czarny styl. Ale tutaj się od razu zmieniają też felgi, z tego co widzę. Xbox One. No tutaj już nieciekawe te malowania są. DHL. Okej, okay. No to już wiadomo, że będzie DHL. Mamy DHL-a? Nie wczytało się. Muszę chyba jeszcze raz zobaczyć. Nie wczytał mi się ten DHL, a chciałbym właśnie mieć DHL-a. Najpierw zobaczymy tak. Najpierw zobaczymy sobie, jak z tym samochodem się driftuje. Pobrało i co dalej? O, jest, teraz dopiero zapisuję. Okay. Najpierw sprawdzimy, czy tym samochodem da się driftować. A dopiero później będziemy instalować tutaj jakieś przegięte modyfikacje. Na przykład napęd na 4 koła, czy silnik 6-litrowy. Zresztą to jest chyba jedyny van w tej grze. Ej, to wygląda dziwnie. No bo... Kurde. Zobaczmy w środku. Okej. Okay. Wow. Fajnie to wygląda. Ej, to jest dziwne, no nie? Tak... Mamy tutaj do czynienia z samochodami, które przeważnie sięgają nam do pasa, prawda? Na przykład LaFerrari. Samochody super sportowe. Ale brzmi. No a tutaj nagle pojawia się Ford Transit, wielka krowa. No,
słabo to jeździ. Zobaczmy może na ustawienia, co my tutaj mamy zrobione z tym samochodem. Tuning. I ja myślę, że skrzynia biegów jest, no w sumie, nie jest jakoś nam hardkorowo ten. A, tutaj prędkość maksymalna i tak jest niska. Ciekawe, czy w ogóle możemy tym samochodem wziąć udział w jakichkolwiek mistrzostwach. Nie wiem, zaraz zobaczymy. Tutaj jeśli chodzi o aero, to później jeszcze ogarniemy. Na razie zobaczymy, czy to driftuje. Zrobiliśmy tak mniej więcej na driftik. Wow. Myślę, że opony są zbyt przyczepne. Powinniśmy trochę zwiększyć ciśnienie w tylnych, może. Ale też za mało moc ma. Ja myślę, że tu od razu trzeba wrzucić 6-litrowy silnik. Ciekawe, jak się wtedy dźwięk zmieni tego samochodu, co? Ale nie wygląda źle, no nie? Nie wygląda jakoś strasznie tragicznie. Tylko wygląda śmiesznie, tak dziwnie. Sport z van. Czy tutaj nie ma podanych parametrów gdzieś? Musiałbym zobaczyć jeszcze tam. Nie wiem, jaki on ma silnik zainstalowany, ale jest tu koleś, z którym mogę się pościgać. Tak, Honda NSX kontra Ford Transit. Powodzenia. Ale też klasa A. Może się uda, chociaż NSX, no gdzie NSX do Transita? No? Raczej, gdzie Transit do NSX? Jak to wygląda? Ścigamy się transitem, ale patrzcie, już 170, 180, no to jeszcze jest taka prędkość w miarę akceptowalna, ale już 200 to raczej nie jest w miarę akceptowalna dla Forda Transita. Raczej rozleciałby się w pył. On nie ma aż takiej, nie wiem, czy jest możliwość osiągnięcia takiej prędkości z taką wielką budą. No ale słuchajcie, samochód to jedno, liczy się też kierowca i zobaczcie, używając ludzkiego sprytu, udało mi się przegonić Honda NSX, co brzmi i wygląda dziwnie, no nie? Tak można się trochę skrzywić na widok tego. No ale na szczęście bardziej możemy robić różne dziwne rzeczy, na przykład wygrywać Fordem Transitem z Hondą NSX i to jeszcze z dużą przewagą. 55 tysięcy kredytów w kieszeni, pięknie. I mamy kolejny wheelspin, proszę bardzo, co teraz? Ostatnio wygrywałem sporo samochodów, poza odcinkiem też. No tym razem... Miałem powiedzieć, że tym razem samochodu nie wygram, a tu Volkswagen Scirocco S. Oh my god. Kiedyś myślałem o tym, żeby kupić ten samochód. W rzeczywistości. Ale bardzo mało jest tych modeli na rynku. No i podejrzewam, może z częściami nie byłby taki problem, ale... Jeśli by się tam coś już... Nie wiem, no ciężko by było chyba dostać też taki samochód w takim w miarę akceptowalnym stanie, więc... Poza tym ja jak ostatnio właśnie patrzyłem, prawie rok temu, rozglądałem się za samochodami, no to mnie interesował samochód, który będzie raczej takim samochodem transportowym. A też myślę o tym, jeszcze nie teraz, bo jeszcze no nie jestem jakby bogaty, ale myślę o tym, żeby mieć później taki samochód drugi, którym będę chciał jeździć tak, wiecie, w 100% dla przyjemności, bez jakiegoś tam większego celu. Albo po zakupy, na przykład, nie? A ten samochód, który ja mam, to Volvo V50, ono jest takie typowo na dłuższe dystanse, jak muszę tam jechać, nie wiem, do Krakowa, ze Szczecina do Krakowa, czy na jakieś takie dłuższe wyjazdy, no to wiadomo, że taki bardziej ekonomiczny samochód, wygodniejszy, bardziej mi pasuje. No a taki na krótsze dystanse też by mi pasował. Ale wiecie co? Ja też jestem zwolennikiem minimalistyczności i lubię, jeśli jakaś rzecz, którą posiadam, spełnia maksimum swoich możliwości, swoich zadań, prawda? Więc chciałbym mieć taki samochód, który jednocześnie byłby dobrym samochodem do jazdy, do transportu, a po drugie dobrym samochodem też do takiego czerpania czystej przyjemności z jazdy, nie? Czyli żeby miał trochę buta, krótko mówiąc. No moje Volvo wolne nie jest. Jest naprawdę dosyć szybkie. Jeszcze je tam można podkręcić, ale ja się nie chcę w to bawić, dlatego, że chcę, aby było niezawodne, no nie? I dbam o to, aby wszystko było wymieniane na czas. Sprawdzam oleje i tak dalej. Jest to samochód naprawdę bardzo dbany w moich rękach. Opowiem wam niedługo co nieco o nim, ale teraz właśnie mam takie wymiany w nim, wiecie? I teraz jest tu mechanika, wymieniam sobie rozrząd i właśnie chyba jutro będę mógł ten samochód sobie odebrać. Jutro to znaczy dzisiaj, bo
Ja ten filmik nagrywam wczoraj, a dzisiaj go udostępniłem. No, więc dzisiaj prawdopodobnie odbieram już sobie Volvo, jakby to oglądacie i będę nagrywał materiał już o tym samochodzie, jak go sobie wyczyszczę, to wam go dokładniej pokażę. Okej, no to pojeździłem trochę tym samochodem, tak on wygląda i powiem wam, prowadzi się całkiem fajnie. Jak na takie duże pudło jest w porządku, ale czegoś mi brakuje, brakuje mi w nim mocy. Widzieliście, że trochę ten samochodzik nie domagał przy takich wyższych prędkościach, no nie mogłem tam tego gościa z przodu dogonić. I to był problem. Ej, miałem wrażenie, że przed chwilą drzwi się zamknęły w tym samochodzie. Widzieliście to? Przywincie sobie do tyłu filmik troszeczkę. Chyba drzwi się tak domknęły. Nie wiem. Dobra, wymiana silnika. Bierzemy ten, który dodaje mocy i oczywiście będziemy musieli do niego zainstalować chyba szereg części. A tu mamy jeszcze możliwość wymiany do lotu, nie zwróciłem uwagi na to. No dobra, można ten samochód jednak podkręcić do klasy S1 i dajmy mu jeszcze napęd AWD. O w mordę, dobra, jest w klasie S1, sorry, ale to będzie rakieta. A moment, a czy ja mogę teraz wczytać automatyczne ulepszenie? Mogę. Ford Transit w klasie S2 myślę, że będzie mógł się ścigać teraz z Hondą NSX. Sprawdźmy, czy wszystko zostało zainstalowane. Czasami niektóre części jeszcze nie zostają zainstalowane, ale statystyka jeszcze nie jest wymaksowana. Tam pokazywało chyba 998, no nie? Na tej ogólnej. Nie wiem, co ten samochód będzie teraz robił. A wcześniej jeździł w miarę w porządku, ale był w klasie A, teraz jest o dwie klasy wyżej. To powinno latać, doczepić skrzydła i lecieć tym w kosmos. Dobra, tutaj tak pobieżnie posprawdzam, czy wszystko jest, nie no, wszystko jest na maksa już poinstalowane. Tutaj mamy sprzęgło. Skrzynia, wow, tutaj dyferencja, to nas nie interesuje, opony. Opony też są. Nie wiem, co z tym autem będzie się teraz działo. No naprawdę, on to chyba będzie latać teraz wszystko. Spróbujmy. Jesteście gotowi? Zapiliście pasy? Gotowi? No to start! O! Ja pierdzi. Nie wytrzymam. Jak to brzmi? Patrzcie, jak zapierniczam. Tu jakiś KTM, tu jakiś McLaren P1. Na razicho, ziomy. Ciekawe, czy ja będę się ścigał też z takimi właśnie super samochodami, ale chyba nie, bo to jest oddzielna klasa tego samochodu. Nie wiem, czy ja znajdę na niego jakąś klasę. Czy są takie wany, czy na przykład same takie DHL-y będą się ścigać ze sobą. Ale ten samochód brzmi nieziemsko teraz. Posłuchajcie. No dobra, ale brzmieć nie może sobie brzmieć. Trzeba jeszcze jakoś nim jeździć. I powiem wam, że jeździ się całkiem spoko. Trzyma się tej drogi, nawet przy 220 km, no dobra, trochę przesadziłem z tym trzymaniem, to nie jest LaFerrari czy Aventador. Nie może się tak super trzymać jak właśnie LaFerrari czy Aventador, nie ma takiej opcji, ten samochód musi być podsterowny, to jest wielka 3,5 tonowa buda. Może 3,5 to przesadziłem, ale 2,5 tony, chociaż teraz jak zainstalowaliśmy te wszystkie części, nowy silnik, to musi trochę więcej ważyć niż standardowo. Ogólnie Fordy Transity gdzieś koło właśnie 2,5 tony ważą. Pamiętam, jak kiedyś jeździłem właśnie Fordem Transitem, gdy sobie patrzyłem na dowód rejestracyjny i tam było napisane, no gdzieś około 2,5, 2560 kg, coś takiego było chyba. No, gdzieś koło tego. Wow! Jak to dziwnie wygląda. Serio. Nagrano klip z gry, proszę bardzo. Nawet gra nie wierzy, że taki samochód można było zrobić. Dobra, to co? Jedziemy na mistrzostwa. Zobaczmy na mapę. Jak to tu wygląda. Ciekawe, czy ktoś w online się w ogóle tym samochodem ścigał. Co my tu mamy?
Jest, tutaj możemy się tepnąć. Mam kasę? Trochę kasy mam. Szybka podróż, myk. Nie wiedziałem, czy mi na szybką podróż, podróż starczy, ale starczyło. Kurde. Jakie urwanie dupy. Nie wierzę po prostu. Jeszcze może jakoś dostroję sobie ten samochód. Zobaczymy, czy jest w ogóle na niego klasa. Nie mam pojęcia. Musimy najpierw dojechać na miejsce, przejechać tą wycieczkę. Czemu nie mam mojego malowania? To bardzo dziwne. No ale dobra, przecież zawsze mogę sobie zmienić, ale dziwna sprawa. To przyspieszenie jest kosmiczne. What the fuck? Przeleciałem nad drzewem. Mówiłem, że tutaj tylko skrzydła doczepić i lecimy. Patrzcie na to! Jak ja tym pudłem ominąłem tak drzewa? Nie wiem. Nie, to jest dziwne. Ej, nie mogę, no. Czy jak wy, to oglądacie, to czy dla was jest to coś normalnego? Raczej nie wydaje mi się. Chyba, że jesteście nienormalni. No, na pewno jesteście trochę nienormalni. W końcu wbijacie na ten kanał regularnie. Dobra. Gaz. Zobaczymy właśnie. Zobaczymy, jaka jest prędkość maksymalna. Czy my tutaj... No, nie mogę teraz nic zrobić z tym samochodem. Może jeszcze w skrzynie biegów możemy coś tam podkręcić, ale chyba jest ta sama, co była wtedy, no nie? Nie wiem, ale patrzcie, no na pewno jadę szybciej. Wtedy tak miałem 220 km na godzinę i to był koniec. Mamy bardzo długie biegi, zobaczcie, mamy 6 biegów, 6 bieg się wbił. Ja myślałem, że 5 to już koniec. To widocznie skrzynię można jeszcze naregulować tak, aby przyspieszenie było troszeczkę lepsze. Żeby biegi były krótsze. Wow. Sprawdzimy to. Okej. Okay. Jezus Maria. W ogóle tak nie sprawdziłem, ale czy tu się włącza kontrolka trakcji? I teraz... Wow. Hamuj, hamuj. Okej, okay, patrzymy. Hamulce jeszcze się świecą od tego hamowania. No, taką budę wyhamować naprawdę. No dopiero teraz gasną. Zobaczcie, ile trzeba odczekać, aż się hamulce... Aż hamulce wystygną. Kontrola trakcji się w ogóle nie zaświeca. Ta buda jest za ciężka. Zbyt dobra trakcja. Tak, kurde. Nie do pomyślenia, co? Dobra, dojeżdżamy do celu. Tutaj zaczniemy sobie kolejne zawody. Okej. Okay. Ja nie mogę w to uwierzyć. Ten samochód wygląda dziwnie. No ale nie wiem, czy ja będę mógł się nim w ogóle ścigać. Zacznijmy od tego. Ale mogę już się na pewno ścigać w online tym gratem. Jestem ciekawy, jak będzie to wyglądało. Patrzcie, tu takie fury, a tu nagle Ford Transit. Dzień dobry, mam przesyłkę. Tylko zmienili mi malowanie, no kurde. Okej, fajnie, już chcę jechać. Zostały mi 3 mistrzostwa do zrobienia. Moment, co tu się podziało? Aha, dobra, to muszę rozpocząć. No i teraz... Moment kulminacyjny. Ja muszę jeszcze tam dojechać, o Jezus, chyba. Dlaczego zawsze mi proponują te samochody, których nie mam aktualnie, no? Obecny samochód jest, World Classic. Będę się ścigał z klasykami, Fordem Transitem. To jest klasyk z 2011 roku chyba, czy 13. Jak to jest klasyk, to ja też jestem klasyk. 2011. No, dojeżdżamy powoli tym pudłem. Powiem wam, że bardzo przyjemnie się jeździ tym wielkim pudłem, chociaż no... W momencie, kiedy jadę za szybko i próbuję bokiem wejść w zakręt, no, nie jest to dobry pomysł. Trzeba troszeczkę wcześniej nim hamować. Ciekawe, jak ja sobie poradzę z klasykami. Klasyki raczej uchodzą za takie słabe w prowadzeniu. Na razie jeszcze nie mogę sobie tutaj dostosować samochodu. Dziwne, że podczas tej wycieczki nie można, przecież tu się zwykle nie ścigam. No ale okej. Zaraz sobie to myślę, że zmienimy. O, tutaj stoją, patrzcie, tutaj stoją takie duże samochody. Też wany,
a ja sobie podjeżdżam taką maszyną. 700 koni mechanicznych. Właśnie ciekawe, ile on ma koni mechanicznych teraz. Sprawdzimy. Tutaj jest to w KW, ja nie dam rady teraz tak na odcinku tego przeliczyć w głowie, ile to jest dokładnie koni mechanicznych, dlatego podam wam w KW. W kilowatach. Ja. To jest nieprawdopodobne. To mistrzostwa Colt Classic. To zawsze niezły ubaw. Biorą w niej udział prawdziwe indywidua. Wybierz pierwszy wyścig, stary. Okej. Dobra, zajedziemy sobie jeszcze tutaj. O, mamy kolejny Windspin, proszę bardzo. Czy znowu nowy samochód? Nie mam pojęcia, ale ostatnio mam coś szczęście do samochodu. No, tym razem nie było szczęścia, ale co tam. Ostatnio 3 samochody pod rząd zdobyłem, łącznie z tym właśnie Sirocco. Dobra, zobaczmy sobie jeszcze te osiągi. W porządku, to co dzisiaj robimy z twoją furą? Tunik, tu chyba tego się nie zobaczy, czy się zobaczy? Aha, miałem tutaj zmienić, zobaczyć jak wygląda skrzynia biegów. A, no widzicie, i tu mogę jeszcze trochę z przyspieszenie podkręcić. Po cholerę mi, 327 km na godzinę. Jeśli będę się ścigał z klasykami. No, co prawda klasa S2, to daje do myślenia, prawda? Trakcja jest w porządku, dyfer jest ok, i chyba bilans jest na tył, dziwna sprawa. Jest zablokowany, ciekawe. No dobra, trudno. Jak zapisaliśmy ulepszenia, tu w ulepszeniach to powinno być napisane, ile to ma kuniów, szczególnie tutaj. Moment. Już nie pamiętam, gdzie to się sprawdzało, czy to gdzieś tu? Wydajność. Tu są obroty. Moc, jest moc. W KW, tu jest moment obrotowy. No i moc dochodzi do chyba 700, nawet chyba więcej jak 700 koni mechanicznych. Znaczy tu jest KW, czyli podejrzewam, że byłoby gdzieś 900 koni mechanicznych, albo gdzieś koło tego. Ja pierdziu. Nieważne, to już jest potężna moc, to nie jest normalny samochód, to jest jakiś statek kosmiczny. Ej, patrzcie, ile tutaj tych samochodów się nazbierało, tych do ścigania. What the fuck, co tu się podziało? Patrzcie, ile tego tu jest. Na mapce tak dużo nagle było tych kropek. Okej, mamy pierwszy wyścig. Dziwne, bo one są bardzo blisko siebie, te wyścigi tutaj. Biorę mojego transita. Ciekawe, jak ja będę wyglądał na tym wyścigu. Ścigając się z tymi wszystkimi samochodami, z tymi klasykami, muscle carami, nie wiadomo czym jeszcze. Jestem bardzo ciekawy, jak to będzie wyglądało. Ale okej. Nie mogę sobie tego wyobrazić. Zaraz zobaczymy. Pierwszy wyścig. Jaka puszka. Ej, patrzcie, tylko chyba jeden transit jest. Startujemy. Dobra, pierwsze co, to żeby mieć spokój, zrobię im wszystkim zdjęcie, żeby złapać wszystkich. O, tutaj jakieś te, nie wiem, czy ja już im robiłem, czy nie robiłem, tutaj nic nie ma. Dobra, tam możemy jeszcze trochę bliżej tą, znaczy dalej tą kamerą podjechać, żeby tu zrobić. Ej, ten samochód jest dziwny. To wygląda tak, jakby on miał te światła, jakby to był przód jego tutaj. Co to w ogóle jest? To jest co to jest? Kosmo jakiś. Nie wiem, co to jest. Tego gnoja już miałem, nienawidzę go. Ciężko się nim jeździ. Tutaj mamy, nie mówcie, Nissan. Fair Lady. Fair Lady. Tak. To jest Nissan. No i tu mamy ogórka Volkswagena. Ja wiem, czy to nie jest chyba taki ogórek, że ogórek. Ale jest to dosyć kultowy samochód, przez wiele osób uważany za bardzo fajny. I który ma rzeszę fanów. Ale ja mam Forda Transita. I patrzcie na to. I na starcie ja już ich dosłownie wszystkich łykam. Dobra, muszę ostrożnie na tych zakrętach. Oni na pewno będą lepsi na zakrętach, bo oni mają mniejsze samochody, lżejsze, które na pewno lepiej hamują, ale ja mam 6-litrowy silnik, 700 koni mechanicznych. 700, 900 koni mechanicznych w tej mojej wielkiej kiełbasce. Tu się dosłownie będzie lał ketchup od tego wszystkiego. Jak ja tu wygram, patrzcie, co się dzieje, ja chyba muszę zwiększyć poziom trudności, to jest niemożliwe.
Dobra, gonimy tą jedynkę, trzeba tak ostrożnie hamować, ale wiecie co, jak się hamuje w Fordzie, to jest właśnie zajebiste, bo to jest tak fajnie zrobione. Niby ta gra jest taka arcade'owa, ale jeśli dociśniemy tylko troszeczkę hamulec, no nie? I jeśli jedziemy oczywiście prosto, to samochód mega zajebiście hamuje, a jeśli wciśniemy hamulec do końca na padzie, to blokują się koła i jedziemy do przodu. Dlatego delikatnie myk i patrzcie jak pięknie, no nie? Byłem w stanie wyhamować tutaj. Te hamulce tam pewnie się świecą, ale nie będę teraz patrzył, bo muszę być skupiony na wyścigu. Ten pierwszy zawodnik jest naprawdę mocny, on chyba jedzie jakimś... A nie, to jest Fair Lady. Oj, tu było ciężko wyrobić. No, taką wielką budą nie jest łatwo. A ładnie te zakręty bierze, no. Nie powiem. Ja muszę pamiętać o tym, że mam to cofanie, więc jak będę w opałach, będzie mi się paliło pod dupą, to sobie wtedy cofnę. Ale i tak jestem zadowolony z tego transita. Jeździ się nim dobrze. Naprawdę jeździ się nim dobrze. To niesamowite. Dobra, pół gazu, leciutko puszczam. Próbuję tutaj ładnie zrobić zakręt. Nie jest super zwrotny. Troszeczkę mi pomogło ustawienie koła w negatywie leciutkim. Ej, wiecie co? Od tego wszystkiego przestała mnie boleć głowa. Niesamowite, co ten samochód zrobił. Jak ten samochód wpływa na człowieka. Co się stało? Okej, okay. Chodź tu, Fair Lady. Będziesz moja! I prosta, i zaraz zakręt. Tylko te zakręty wziąć trochę lepiej i naprawdę mam szansę to wygrać. O, teraz ona gówniano podjechała, Fair Lady. Patrzcie, jak ja to zrobiłem. Prędkość przy wyjściu perfekcyjna. I teraz są moje 3 minuty, patrzcie. Znaczy może nie 3 minuty, moje sekundy. Dawaj mi pierwsze miejsce! Patrzcie, jak się broni, blokuje mnie. Co, ty chcesz się spychać z takim wielkim gnojem, jak ja mam? Oczywiście, że nie. Zostań z tyłu, bo się poleje ketchup. Dobra, zostało z tyłu. Smutne takie to. Wow, wow, wow! Rzuca trochę. O, i próbowałem troszeczkę tak właśnie podriftować tym samochodem. Ej, patrzcie, co się dzieje. Próbuję mnie podgonić. Ale ja się nie dałem. Ale jak ten samochód brzmi, to też jest niesamowite. Dobra, mamy to. Pierwszy wyścig wygrany bez problemu żadnego. Jestem ciekawy, czy tym Fordem Transitem coś na Multiku da radę zdziałać. No bo tam są już przegięte samochody. Ale myślę, że w takim samochodzie startować to przede wszystkim dla jaj. Fajnie to wygląda. Fajna jest ta Forza, co? Że pomimo takich fajnych wyścigów na serio, nie na serio, mamy też możliwość zrobienia coś szalonego. Na przykład z Forda Transita potwora dragu. Tutaj mogliśmy zrobić tylko napęd na 4 koła, nie mogliśmy zrobić napędu na przód. Właśnie, to też zauważyłem. Tutaj miałem jeszcze tym mi się pamiętam słabo jechało. Capri, nie pamiętam już Capri. Fair Lady nawet mam, musiałem wylosować, bo jeszcze jej nie robiłem. Ale wygląda na to, że to fajny samochód. No dobra, jedziemy. THL. Lecimy dalej. Kolejny wyścig. Rajd przełajowy. Może być ciężej. Mój Ford tam na samym końcu, ale w końcu mój samochód jest widoczny. I w końcu jestem wyjątkowy. Tylko ja mam taki samochód. Na cały wyścig nikt takiego nie ma. Płaszczyc. O rany. O blin. Aż to jest takie nieprawdopodobne. Wow! Mało brakowało. Oj, oj, oj! Dobra, cofamy. Tutaj mi trochę zarzuciło, przyznaję. Troszeczkę pojechałem na pałę, mogłem się trzymać bardziej tamtej drogi. No, ten mnie tutaj zepchał. O, to przez niego wszystko. Wow, 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 wow. O, nie mogłem w ogóle skręcać. Puściłem gaz całkowicie, samochód leciał sam. Już nie mogę dalej, dobra. Trudno. Musimy odtąd zacząć. O, teraz się udało ładnie wyjechać. Gonimy. No, jeśli chodzi o szutr, to ciężko, ciężko. No, ale pierwszy wyścig wygrany. Jestem trochę do przodu z punktami. A nawet jak zdobędę trzecie miejsce, to i tak będzie bardzo dobrze. Wow, wow, wow. Okej, poszło całkiem ładnie. Chyba drzewo się poddało.
Powiedział, o nie, jedzie Ford Transit. 700 koni, 900 koni mechanicznych. Spierdzielam. Okej, dobrze, że ściana bym wyleciał w ten kanał. Kurde, ale tak czuję tą moc, jak ja dociskam gaz do końca, to czuję, że ich tak nagle zaczyna podganiać. Dobra, jest kawałek asfaltu. Trochę się tutaj podratujemy. O, kurczę, przez to przejadę? Kurde, Fordem nie przejadę. Ludzie, patrzcie na to. Okej, okay. No i drift. Jezus. No dobra, cały czas jest nie najgorsza pozycja, więc nie będziemy sobie wracać. Ja jeszcze mogę ich wszystkich podgonić. Tutaj jak skaczę. Śmiesznie wygląda taki skaczący stary samochodzik, nie? Jezus. A jeszcze śmieszniej skaczący, jeżdżący prawie na dwóch kołach Ford Transit. Ło, ale to spowalnia. Dobra, jedziemy do końca. Ten wyścig naprawdę jest niewdzięczny do tego samochodu. Tutaj nie ma znaczenia, czy hamujemy jakoś na pół gazu, czy na pół gazu. Czy hamujemy całym teligarem, czy tylko połową. Właściwie na tych bezdrożach hamuje się tak samo. Tak czy tak, to nie ma znaczenia tutaj. Tu i tak praktycznie nie ma przyczepności, więc przy jakimś tam zwalnianiu koła i tak się blokują. O Jezu, a jak to dynamicznie wygląda, taki wielki skurczybyk. Chciałbym zobaczyć to z takiej trzeciej osoby. Albo jak ktoś by właśnie tak nagrywał kamerką, nie? Tak wiecie, na poboczu by sobie stał i taki Ford Transit wyskakuje driftem z zakrętu. Wyobrażacie sobie coś takiego, takie wyścigi? Ciekawe, czy są w rzeczywistości wyścigi samochodów, vanów takich, nie? Dostawczaków. Ale wiecie co? Śmiejcie się. Na takim wyścigu drag ostatnio, nie ostatnio, na trzeciej do tyłu imprezie był właśnie też Ford Transit Poczty Polskiej i normalnie się ścigał w wyścigach drag, takich wiecie, nieoficjalnych, nie? Na które sobie przyszedłem z zaproszenia tam jednego znajomego. Normalnie się ścigał bez problemu. I coś tam nawet, nie wiem czy wygrał, ale jakąś tam pozycję nawet całkiem niezłą zdobył. Ścigając się z takimi normalnymi jakimiś tam Passatami, Audicami. No trochę tam podrasowany był i odciążony całkowicie. No bo co, tutaj tak naprawdę z tyłu mamy pustą budę, wywala tam, nie wiem, ewentualnie jakąś podłogę, jeśli jest jakaś wzmacniana, cokolwiek. No i ma zawsze lżejszy samochód, no nie? Popatrzcie, teraz zahamowałem, na początku hamowałem tak mocno i koła się leciutko zablokowały i no i wiecie jak to jest. Ludzie podświadomie zaczynają jeszcze mocniej hamować jak nie idzie, no nie? Jak mocno naciskasz ten hamulec w Fordzie, to jest właśnie tak, że tak jak w rzeczywistości, koła się blokują i koniec. No a puściłem troszeczkę hamulec i elegancko wyhamował. Także to mi się strasznie podoba, ale trzeba do tego przywyknąć, to nie jest takie łatwo, bo w większości gier, nie wiem, tam GTA, czy jakichś takich prostych wyścigówkach jak NFS, no to to jest bardzo takie umowne. Wciskasz gaz do końca, hamulec do końca i zawsze dzieje się dokładnie to samo. Może nie w NFS-ie, bo tam w ogóle wszystko jest dziwne. Jakby samochody... Nie wiem jak to określić. Jakby wszystkie samochody miały zamiast... Albo pod kołami, koła były zablokowane w tych samochodach. A miały takie deseczki podłożone pod te koła. I tak to jeździ. I cholera wie jak tym sterować. A tutaj czujemy to auto, no. To jest bardzo przyjemne wprowadzenie to wszystko. Nie czujesz, że w ogóle, że to jest jakaś sztuczna jazda. Oczywiście to jest tam, wiecie, w znacznym stopniu takie uproszczenie. Zaraz milion graczy. Też mi się podobają takie komentarze. Wiecie co, ja mogę tak zrobić, jak strollować całą społeczność wyścigówek i napisać coś takiego. Zrobić, nagrać jakąś tam grę, powiedzmy nawet, tak dla jaj. Nie Project Cars, tylko Grida. O, Grida dwójkę i napisać najlepsza gra symulacyjna, albo najlepsza wyścigowa symulacja, jaka kiedykolwiek powstała. Wiecie, co by to było? Od razu! Prawdziwa symulacja to R Factor! Prawdziwa symulacja to Project Cars! Założę się, że większość osób, które piszą, że co jest prawdziwą symulacją, nigdy nawet nie siedziały w samochodzie sportowym albo wyścigowym. I nie wiedzą,
jak te samochody się zachowują. A podejrzewam, że twórcy tych gier doskonale, a na pewno dużo bardziej zdają sobie z tego sprawę, jak te samochody się zachowują. I mniej więcej wiedzieli, jak te samochody odwzorować w grze, tak żeby gracz czuł, że ten samochód jest wyścigowym autem i się nim ściga normalnie w grze. Ale bym wywołał burzę. Ja chyba zrobię taki trolujący filmik, wiecie? Ja specjalnie mówię to teraz, bo wiem, że do tego momentu w filmie w Fordzie dochodzi tak naprawdę niewielka część moich widzów. To widać na statystykach, kto ogląda do końca. Widzę każdego z was obserwuję. I wiem, że w tym momencie filmu tak naprawdę mogę wam wyjawić najszczersze sekrety, bo jesteście najwierniejszymi widzami, jakich mam i oglądacie to do końca. Dlatego taki mam plan, aby właśnie taki trolujący filmik zrobić. Mam tam jakieś gry symulacyjno arcade'owe. Nie? To by było dobre. Także propsujcie, piszcie w komentarzach, co myślicie o tym mojej pomyśle, tylko nie mówcie, że chodzi o to, tylko piszcie, no Lucek, świetny pomysł, to ja będę wiedział, o co chodzi. Albo Lucek, do dupy pomysł, bo to się nie przyjmie, też będę wiedział, o co chodzi. No. A dziękuję, że dotrwaliście do tego momentu. Wiem, że też część z was sobie sama gra właśnie w Fordze czy nie w Fordze i sobie puszcza moje filmiki. Ja też tak robię, jak oglądam sobie jakiegoś tam youtubera, na przykład Roka lubię oglądać. Jego serię tam z różnych gier. Sobie gram wtedy GTA i sobie słucham, co on tam mówi, jak gra. No. Innych youtuberów też sobie oglądam. Lubię, jak ktoś mi tam mówi. Tutaj na jednym ekranie mam właśnie jakiś filmik puszczony. Wujka Bohuna sobie oglądam. Przecież puszczam jego tam jazdy przez świat ciężarówką. Patrzcie, że ja wygrywam prawie każdy wyścig tym Ford Transitem. To jest jakiś Ford Transit. Ja chyba w następnym odcinku będę się nim ścigał na Multiku. Albo na live się nim pościgam na Multiku. Byłoby ciekawie. Dobra, gaz. Patrzcie, co tu się dzieje. To jest jakiś naprawdę dziwny samochód. Wow! Udało się. Te wyścigi są dość krótkie, ale tutaj mamy trzy okrążenia. O, ja tak niespecjalnie lubię okrążenia. Ale też bardzo podoba mi się w Fordzie to, że mamy trzy okrążenia, a nie 12. Jak to właśnie bywa w wyścigówkach torowych, których nie cierpię właśnie za to, nie? Że jedziemy przez jakąś tam trasę i oj, zajebiście, o pół sekundy podbiłem swój czas. Super, super duper. Ale co z tego, no dalej w kółko jedzie się tak samo. Ech. Dobra. A tutaj muszę ich ładnie... O, proszę. No i został ten gnojek z przodu. Co to tam jedzie? Muszę podjechać do niego bliżej, żeby ogarnąć, co to za jeden. Nie wiem, co to jest. Wiem, że ja jadę Fordem Transitem i zaraz na niego wjadę i go rozwalę. Co to było? No to jest... Czy to jest BMW? Patrzcie na to. To jest BMW, ale jakie malutkie. Takie śmieszne. BMW 2002 Turbo. Mam już ten samochód sfotografowany. BMW się taka trafiła. Nawet nie wiem, co to za model. Nigdy go wcześniej nie widziałem. O, może tak. O cholera, ale mi tu słabo coś poszło. Musiałem na chwilę wyjść, odejść od konsoli, zamknąć tam drzwi i w ogóle komuś otworzyć. Dlatego takie cięcie sobie teraz zrobiłem. Ale ogólnie staram się, żeby filmiki właśnie z Fordzy były bez cięć, bo powiem wam, że ja wtedy... To jest właściwie jedyna taka seria, gdzie dużo opowiadam o sobie, dużo opowiadam o swoich przeżyciach, czy moich doświadczeniach innych takich związanych z samochodami. W żadnej innej serii nie jestem tak sobą, jak właśnie w Fordzie Horizon. Patrzcie, jak teraz zdriftowałem przy samej bandzie. Ciekawe, czy to się nagrało, tak wiecie, w konsoli. Chyba nie. Ale jak ja biorę zakręty, no niesamowity ten samochód jest. Takie wielkie pudło, ja nie mogę w to uwierzyć. Ale wiecie co, podoba mi się to pudło. Tak jak nie lubię takich pudełek, tam tak ten Ford Transit naprawdę mi się podoba. I z przodu, chociaż ogólnie nie przepadam za takimi popularnymi Fordami. Mondeo czy tam Focusami. Wiecie co, te samochody kojarzą mi się bardziej z jakimiś samochodami z niższej półki, naprawdę.
kiedyś port to ogólnie dużo znaczył, no nie? Do tej pory tam w niektórych miejscach na świecie dużo znaczy, no ale na rynek europejski myślę, że te Fordy nie są jakieś takie bardziej ekskluzywne, przygotowane. Zresztą wiecie jak to jest z samochodami, na przykład w Stanach Zjednoczonych. O, mam dla was też zagadkę. Czy wiecie dlaczego, jeśli wiecie, to napiszcie w komentarzach, dlaczego na przykład w Stanach Zjednoczonych, nie wiem, na filmach czy gdziekolwiek, nie ma takich marek jak Seat czy Peugeot? Piszcie w komentarzach koniecznie, jestem ciekawy waszej opinii, ciekawy czy będziecie wiedzieli dlaczego tak jest. No a tylko chcę was tak trochę uświadomić teraz, że na przykład jeśli chodzi o Passaty, no to Volkswagen Passat inny jest na rynek, na przykład B7, inny jest na rynek polski, europejski ogólnie, a inny jest na rynek USA. Dobra, musimy go teraz... nie udało się. Było blisko, ale się nie udało. Może uda się wygrać. A, udało się. Wow, było blisko, ale się udało. Troszeczkę inaczej wygląda ten... Nie wiem, czy nawet nie jest Passat szerszy niż... europejska wersja, ale ma troszeczkę inny wygląd w wielu miejscach. Tak możecie to zauważyć przy reflektorach, z przodu, z boku, z tyłu. Poszukajcie sobie w necie obrazków odpowiednich i są naprawdę różnice w tym wyglądzie. Nie? Myk, myk, myk. No i co, wygraliśmy kolejne mistrzostwa. Fordem Transitem. Nie spodziewałem się tego, naprawdę. Myślałem, że polegnę, myślałem, że ten samochód w ogóle nie da rady, a okazuje się, że to jest jedna z lepszych furek do ścigania w tej klasie. Chciałbym ją przetestować koniecznie na Multiku. Myślę, że to zrobimy sobie już w ramach live'a. O, tutaj mamy nagrodę. W ramach live'a albo następnego odcinka. Myślę, że następne odcinki będą już też z online. Znaczy tutaj zostały nam dwa mistrzostwa do zrobienia i będziemy kończyć serię z Forzy. No, będziemy kończyć tą serię czekając właściwie na Forzę Horizon 3, prawda? Z niecierpliwością. A ciekawe jak daleko możemy przestawić ten samochód. Oczywiście możemy się nie przejechać, to jest Pagani Zonda Cinque. Tym samochodem chyba wszystko da się wszędzie przestawić. No i ciekawe, czy ja teraz jak pojadę sobie tutaj, czy dalej będzie mi się wyświetlał ten komunikat? To nie! Mogę ten samochód przemieścić, gdzie mi się tylko podoba. I tam, gdzie on będzie, tam będę mógł rozpocząć. Dziwne. No ale dobra. Trudno. A z kim mogę tutaj jeszcze powalczyć? Nie ma tutaj chyba tego... takiego lidera tych mistrzów. Ale musicie przyznać, że naprawdę bardzo fajnie brzmi ten Ford Transit. Ja pieciu. Jak prawdziwy muscle car. Nie? 6,3 litra pod maską. Masakra. To aż 3 zbiorniki... Nie zbiorniki, tylko 3 kartony mleka. Wyobrażacie sobie? Gdzie ja w swoim samochodzie mam 1 karton mleka. Masakra. Tu mamy 3 kartony. Wow. Więc moi drodzy, bardzo wam dziękuję, że byliście na tym odcinku. Mam nadzieję, że wam się podobał. Nie zapominajcie mi powysyłać swoich ników na mojego maila, mów po ludzku, maopa@gmail.com. Wyślijcie mi swoje niki tutaj z Xboxa. Kto chce ze mną pograć w Forza Horizon 2. Kto nie ma Forza Horizon 2 ani tam wykupionej usługi Gold, niech nie wysyła, żeby nie robić zamieszania, bo ja później wpisuję. No widzicie, że wpisywanie tutaj ników jest takie, a nie inne, więc nie wysyłajcie mi swoich ników. A jeśli ktoś tam będzie trollował, no to po prostu nie dodam następnych osób, no, krótko mówiąc. Dziękuję wam jeszcze raz, trzymajcie się, na razie, pa pa.